Witam Cię serdecznie w tej części YouTube'a, w której trenujemy spokojnie, z wyczuciem, w dbałości o sprawność ciała, a nie tylko o wygląd, w dbałości o technikę i o późniejszą sprawność na całe życie. Zapraszam Cię do materiału, w którym zajmiemy się otwarciem biodra. Pomóc troszeczkę zrobić głębszy przysiad, ale też myślę, że wpłynie pozytywnie, jeżeli odczuwasz jakikolwiek ból w tej okolicy. Ogólnie zestaw jest bardzo prosty, nie będziemy się do niego szczególnie rozgrzewać, bo same te ćwiczenia tak naprawdę mogą być elementem rozgrzewki jakichś cięższych treningów. Jednak na początek zrobimy sobie chwilkę rolowania, żeby najczęściej najbardziej napięte mięśnie troszeczkę rozluźnić. Do tego przyda nam się roller i piłeczka. Piłka może być jakakolwiek, do tenisa, golfowa, może być ciężko albo przynajmniej bardzo nieprzyjemnie. Czy jakaś piłka do zabawy z psem, roller można zastąpić nawet jakąś twardszą butelką. Jeżeli nie masz możliwości tutaj niczym tego zastąpić, no to po prostu przejdź bezpośrednio do treningu. Nie jest to element, który warunkuje w 100% to, żeby ten zestaw ćwiczeń był efektywny, ale możemy tą efektywność troszeczkę zwiększyć przez to rolowanie, więc jeżeli się uda, no to do tego zachęcam. I jeszcze jeden ważny element, który wprowadzam teraz do tych moich zestawów ćwiczeń, to żeby przy sobie mieć szklaneczkę wody, żeby przed rozpoczęciem ćwiczeń napić się kilka łyków wody i to samo po zakończeniu, gdzieś tam może w przerwach, żeby na bieżąco organizm nawadniać, bo jeżeli czujesz, że Twoje ciało jest sztywne, to nie zawsze ono potrzebuje więcej rozciągania, a czasami po prostu potrzebuje więcej nawodnienia. Więc ja się od razu napiję, Ciebie też do tego zachęcam. I jeszcze omówienie samego tego zestawu ćwiczeń, tego treningu. Wszystkie ćwiczenia wykonamy sobie po 8 razy na stronę. Będzie tylko jedna seria każdego ćwiczenia. Jeżeli poczujesz, że potrzebujesz więcej, no to możesz po prostu ten zestaw wykonać 2 razy. Nie będę puszczała stopera, będę się starała liczyć moje 8 powtórzeń i się nie pomylić w momencie, kiedy jeszcze będę mówić w tym samym czasie. Więc jeżeli gdzieś się pomylę, przepraszam. Potrafię liczyć, ale po prostu mówienie, ćwiczenie, myślenie i liczenie trochę się to wszystko miesza, więc gdzieś tam mogę się pomylić. Ćwicz w swoim tempie, spokojnym tempem. Jeżeli szybciej zmienię ćwiczenie, to pamiętaj, że możesz po prostu kliknąć spację i zatrzymać na chwilę trening, dokończyć te powtórzenia, których zabrakło. Nie będę na początku omawiać wszystkich ćwiczeń, bo myślę, że i tak ich nie zapamiętasz. Będą one czasami skomplikowane, więc na bieżąco będę po prostu pokazywać, o co chodzi. I dopiero jak wytłumaczę, to zacznę liczyć powtórzenia. Mam nadzieję, że wszystko się uda i będzie to dla Ciebie przyjemna taka jednostka, bardziej może rozciągająca. Ok, przejdźmy najpierw do rolowania boku pośladka, boku miednicy piłeczką. Spędzimy sobie tutaj minutę na jednej stronie, minutę na drugiej stronie. I teraz ja, kiedy masuję swój prawy pośladek, to prawa noga jest wyprostowana, lewa z tyłu tak trochę asekuruje, taka trochę pozycja planku bokiem. Piłka ląduje sobie pod pośladek, puszczam minutę. I teraz starasz się po prostu znaleźć miejsce, które trochę bardziej boli. Tutaj to nie będą obszerne ruchy, ja tak ledwo tak naprawdę sunę trochę po macie, ale bardziej staram się znaleźć punkt i jak znajdę taki bardziej bolący punkt, to już na chwilę zatrzymuję. I tak można się poruszać trochę, jak nic szczególnie nie boli, trochę się obrócić, może trochę bardziej profilem, trochę niżej, trochę wyżej. Masz minutę na to, żeby po prostu znaleźć to miejsce. Czasami warto właśnie dołożyć oprócz rozciągania, oprócz takich mobilizacji, też troszeczkę rolowania, dlatego tutaj przemycam ten mały element w tym zestawie. Jeszcze 15 sekund. Albo możesz siedzieć, możesz ruszać. Wyczuj tutaj, czego ten pośladek potrzebuje. I zmiana strony. I znowu lewa noga rolowana, to prosta piłka od boku pod pośladek i jeszcze raz lekkie ruchy góra-dół albo na boki, wtedy może boleć trochę bardziej, albo szukaj po prostu konkretnego, bardziej bolącego punktu. Jeszcze chwila.
Pamiętaj, możesz zmieniać miejsca, szukać czegoś innego. Okej. I dla równowagi tego, że zrobiliśmy coś od boku, zrobimy sobie też coś od środka tego biodra, tej miednicy. I teraz roller ustawiamy. Tak trochę pod skosem, tak mi jest przynajmniej najwygodniej. Jak chcę masować swoją lewą nogę, to prawa zostaje prosta i lewa noga idzie właśnie sobie na ten roller. O, tak pod skosem, na zewnątrz. I lekko zgięta w kolanie ruszamy sobie tutaj. Czyli tą wewnętrzną stronę uda od samego kolana aż po samą pachwinę. Zobacz, gdzie bardziej boli. Puszczam minutę i znowu masujemy. Spokojne ruchy. Możesz też zmieniać ustawienie nogi troszkę bardziej do środka, trochę na zewnątrz. Postaraj się znaleźć właśnie taki punkt, gdzie czujesz najwięcej napięcia, na nim się skup. Ja sobie trochę obniżę tą rolkę. Noga jak najbardziej rozluźniona. Początki rolowania mogą być bolesne, szczególnie jeżeli chodzi o uda, więc tutaj niestety trzeba z wyczuciem nie dociskać na siłę, ale też trochę przecierpieć ten początek, no bo on po prostu nie będzie przyjemny, ale z każdym następnym na pewno będzie lepiej. I zmieniamy stronę. Obrócę się w tą stronę. Czyli teraz obracam sobie moją rolkę lekko pod skosem, tak? I druga noga trochę zgięta w kolanie. I minuta puszczam stoper. I rolowanko. Zacznę najpierw tutaj trochę bliżej pachwiny. Ale tutaj czuję mniej napięć. U każdego te miejsca mogą być trochę inne. Więc tutaj sprawdź na sobie. Ja tu nie czuję za dużo. Daję bliżej kolana. I tu mam zdecydowanie więcej napięcia. Jeszcze chwila, 5 sekund. Okej. I roller na bok. Już nam się nie przyda. Może łyczek wody, zanim przejdziemy do ćwiczeń. I teraz miało być biodro, ale będziemy też trochę w podporze, więc rozgrzejemy delikatnie nadgarstki. I jeżeli w trakcie tych ćwiczeń będziesz czuć, że twoje nadgarstki trochę nie wytrzymują tego podporu, bo jednak trochę ćwiczeń w tym podporze będzie, to możesz sobie parę razy zwinąć matę, żeby ten podpór był trochę mniejszy kąt zgięcia w nadgarstku. Wtedy może być wygodniej, czyli tak na takie jakbyś miał mieć podpiętki, czyli tutaj po prostu więcej podparcia. Ale zanim i tak zrobimy te ćwiczenia, trochę nadgarstki po prostu do tego podpierania się przygotujemy. Ściskasz ręce mocno do siebie i robimy sobie taką ósemeczkę. Powolutku, coś tam sobie pochrupie, spokojnie, nic się nie popsuje, ale z wyczuciem, powoli, delikatnie, żeby ten nadgarstek rozgrzać. Jeszcze kilka razy i teraz w drugą stronę. I to będzie śmieszny moment pewnie, wszyscy zawsze się mylą. I kółeczka, kółeczka, ósemeczki w sumie takie bardziej. Okej, idziemy teraz do podporu i w ogóle w podporze. Palce szeroko, wciskasz w ziemię. Mam nadzieję, że już znasz to z moich poprzednich materiałów, że ta dłoń musi być aktywna, wtedy nadgarstek jest bardziej stabilny, bardziej się napinają wszystkie tutaj mięśnie i mniej po prostu sam staw jest obciążony. Więc palce szeroko, bardzo szeroko wciskamy w ziemię, idziemy do podporu. Łokcie proste, broda ściągnięta, łokcie pach i wysuwam delikatnie ciężar ciała przód, tył. Lekko, z wyczuciem.
nie ma boleć, ma troszkę rozciągać po prostu i takie przód i tył. I teraz palce patrzą do tyłu. I tak powolutku wysuwanie napięty i wracamy. Lekko do tyłu, chwila rozciągnięcia i powrót. Chwila do tyłu, rozciąganie, powrót. Jeszcze 3 razy. Ok, i teraz kompletnie w drugą stronę, czyli tą grzbietową stroną. Jeżeli jest bardzo ciężko, możesz usiąść w ten sposób i tutaj oprzeć tak, żeby mieć proste łokcie, ale jeżeli się uda, no to podpierasz się z przodu, żeby rozciągnąć trochę drugą stronę przedramienia. Wysuwasz trochę właśnie ciężar ciała do tyłu i z powrotem do przodu. Tylko tutaj ten zakres ruchu jest naprawdę bardzo delikatny, mały i z wyczuciem. Ok, lekko strzepnij. I teraz wszystkie ćwiczenia wykonamy po 8 powtórzeń. Ja postaram się liczyć i się nie pomylić, ale też licz sama. Najpierw pokażę, zanim zacznę liczyć, możesz już próbować na bieżąco robić te pierwsze powtórzenia ze mną, żeby wiedzieć, o co chodzi. Też przed rozpoczęciem kolejnego ćwiczenia tu na ekranie wstawię miniaturkę z tego, co będzie następne, żeby tak w miarę przypomnieć, możesz sobie na to patrzeć, ale generalnie staraj się cały czas nie patrzeć w ekran, bo jednak ta głowa gdzieś, linia, z ciałem lepiej, żeby ją zachować, żeby cały czas nie ćwiczyć z głową w jedną stronę, bo ciało podąża za tym, gdzie się patrzy. Więc albo przodem do ekranu, a jeżeli bokiem, tak jak ja jestem bokiem do kamery, to cały czas nie zerkaj w ekran. Będziemy ćwiczyć w podporze, więc też ponapinają nam się mięśnie brzucha, mięśnie ramion i to bym chciała, żebyś poczuła w trakcie tego zestawu. Idziemy do klęku podpartego, palce szeroko, łokcie proste, broda lekko ściągnięta. Plecy proste i będziemy robić kółeczka kolanem. Tylko tak jak podniesiesz nogę z ziemi na zgiętym kolanie, zadartych palcach, tak staraj się utrzymać przez cały czas. I teraz kolano jedno, moje lewe, idzie nad ziemię i najpierw kieruję do przodu, ale tak, żeby nie było ruchu w kręgosłupie. Czyli cały czas plecy proste, brzuch napięty i tylko ruch w biodrze. Kolano idzie do przodu, do boku, ile się uda, do tyłu i z powrotem. I to jest nasze jedne kółeczko. Myślę, że tutaj nie jest nic skomplikowanego i sobie zaczniemy, ale skup się na tym, żeby to zrobić naprawdę bardzo powoli i staraj się mnie nie wyprzedzać. Spokojny oddech. Dużo napięcia mięśni brzucha, żeby skontrolować ten kręgosłup. Mam nadzieję, że już czujesz, jak pośladek się napina i bardzo dobrze. Taki trochę kryptotrening pośladku nam z tego wyjdzie. I zmiana strony. Zmiana nogi w sumie. Też 8 powtórzeń. Walczysz o zakres, ile się uda do boku, do tyłu, no ale cały czas nie kosztem kręgosłupa i ruszaniem całym ciałem. U mnie jeszcze ostatnie powtórzenie. I jest 8. Sekundka przerwy dla nadgarstków, bo drugie ćwiczenie jest w tej samej pozycji, tylko kółka idą w drugą stronę. Czyli znowu kolano zgięte, noga taka zablokowana, jak ją podnoszę z ziemi. Ile się uda, idzie do tyłu, pośladek się napina, plecy się w żaden sposób nie ruszają. I potem rotacja idzie do boku i obszernie do przodu. I znowu 8 razy powolutku kółka w drugą stronę.
daj sobie tutaj wyzwanie, jak bardzo powoli i kontrolowanie jesteś w stanie wykonać to ćwiczenie. Cały ten trening tak naprawdę. Lepiej wykonać powoli, z bardzo dużą kontrolą, skupiając się na każdym mięśniu, na każdym centymetrze, co się rusza, a co się nie powinno ruszać. Chyba mnie ostatnie i zmiana strony. Czyli najpierw do tyłu. Ile mi się uda, napinając pośladek, nie ruszając pleców. I okrężnie do przodu. Spokojnie. I zostały jeszcze dwa. Ostatnie. Ok. Teraz nadgarstki troszeczkę odpoczną. Porozciągamy trochę bardziej przód uda, zginacze, mięśnie zginające, staw biodrowy. Jedna noga wychodzi sobie do przodu. Ten rozstaw tu na razie nie jest duży. Będziemy to zmieniać w kolejnych ćwiczeniach. Teraz bardzo duża znowu kontrola mięśni brzucha i pośladka, żeby tutaj się nie wyginać. Ty tu lekko brzuch napięty, pośladek się od razu napina i chcesz wypchnąć tą okolicę delikatnie do przodu. Myślę, że jeśli znasz moje inne materiały, no to już to ćwiczenie też doskonale znasz. I chcemy poczuć rozciąganie tutaj i też 8 razy. Powolutku wysunięcie minimalnie, tak żeby poczuć tu rozciąganie, chwila przytrzymania, powrót. I z wydechem wysunięcie, tutaj ten przód ma pociągnąć. Czyli kolano nie wychodzi daleko do przodu, tej nogi z przodu, bardziej tu się rozciąga. U mnie zostały jeszcze dwa powtórzenia. Chyba. Ostatnie. Chwila zatrzymania na tym ostatnim. Dłuższa. Rozciągać. Wydech spokojnie i wracamy. Zmiana strony. Nie za daleko do przodu. Brzuch kontroluje, pośladek nogi z tyłu kontroluje i lekkie wypchnięcie, rozciągnięcie. Z wydechem rozciągnięcie. U mnie zostały jeszcze dwa powtórzenia. I po ostatnim chwila zatrzymania, pośladek napięty, brzuch napięty i poczuj, jak ten przód uda się rozciąga. Jeszcze chwilę. I wracamy. Drugie, ustawia się do niego przodem. Będziemy rozciągać bardziej wewnętrzną stronę uda. Teraz noga wychodzi sobie do boku, mniej więcej w linii z kolanem albo delikatnie z przodu i palce patrzą minimalnie do środka. I teraz ważne jest, że biodro, klatka, głowa patrzą do przodu, chociaż kolano kierowane jest na zewnątrz. I teraz też kontrola brzucha i kolano idzie sobie do boku w linii ze stopą i z powrotem wraca. I tutaj, jak czujesz, że mało rozciągania, możesz wysunąć sobie tą stopę dalej i wysuwamy tutaj do boku i z powrotem powrót. Wydech, wyjście i powrót. I tutaj też 8 razy spokojne wysunięcie i powrót. Trochę siłowo trzeba wrócić, ale tutaj fajnie się ta wewnętrzna strona uda rozciąga. I kontroluj, czy kolano idzie w tej samej linii co stopa, czy tam bardzo mocno do środka. Też plecy proste, już ta postawa tutaj taka ogarnięta. Jeszcze dwa powtórzenia i teraz po ostatnim też zrobimy sobie tutaj pauzę około 10 sekund, czyli teraz zejście i
10 sekund spokojnego trzymania, dociągania. Mięśnie się napinają. I luzik. Wracamy. Teraz druga strona. Ja sobie wyjdę. Czasami robię też tak, że kolana mam na linii z matą. I to jest mój wyznacznik tej odległości, że stopa musi być troszkę poza matą. Palce lekko do środka. No i pilnujemy bioder skierowane cały czas do przodu, czyli nie patrzymy na tą nogę, która jest tutaj, tylko przed siebie. I spokojnie znów 8 razy. Wydech, spokojnie. Siedem u mnie. I ostatnie, pauza 10 sekund. Teraz wracamy sobie z powrotem do podporu. Mam nadzieję, że nadgarstki trochę odpoczęły. Dalej będziemy rozciągać wewnętrzną stronę uda. No to znowu będziemy robić takie krążenia, które nam ten pośladek trochę ponapinają, żeby wzmocnić mięśnie, które mają nam to biodro otworzyć. Idziemy do podporu. Pokażę najpierw przód, bo tak będzie łatwiej. Czyli z podporu jedna noga, moja lewa, na przykład kolano idzie delikatnie na zewnątrz, a prawa noga prosta wychodzi sobie do boku. I stopa oparta tak na brzegu. Tak, żeby ręce tutaj nie były na środku biodra, plecy proste i takie wysuwanie biodra lekko przód, tył. Teraz pokażę, jak to wygląda bokiem, bo tutaj też te plecy są ważne, czyli kolano lekko na zewnątrz, prosta noga do boku, łopatki ściągnięte, brzuch napięty, plecy proste i tutaj lekkie wysuwanie przód, tył. I ważne, żeby nie robić tego, czyli wysuwasz tylko do momentu, kiedy czujesz, że kontrolujesz, jak tutaj te plecy, miednica są ustawione. Jak tam troszkę się podwiną, spokojnie, ale żeby to nie zaczynało się już z samego początku. Z więcej kontroli i myślenia nad tym zakresem. No i też 8 razy. I jeszcze 2 razy, tutaj też, zrobimy chwilę zatrzymania w tej końcowej pozycji. I pauza po moim 8 i jakieś 10 sekund. Jesteś troszkę niżej klatką. 5, 4, 3, 2, 1, powolutku powrót i zmiana strony. Czyli teraz moje prawe kolano lekko na zewnątrz, lewa noga prosta. Chodź sobie do boku, tak żeby ręce były na środku biodra. Tak i spokojny wydech, wysuwanie biodra do tyłu. Czyli tutaj rozciągamy sobie po prostu wewnętrzną stronę uda na prostym kolanie. Tam było na zgiętym, tu mamy na prostym. I ja mam jeszcze jeden. I robimy 10 sekund pauzy. Spokojny oddech. I luz. Ok. Chwilka, jak trzeba, przerwy. Dla nadgarstków teraz trochę bardziej skomplikowane ćwiczenie będzie, bo dużo znowu kontroli tej miednicy, jeszcze więcej kontroli niż było wcześniej. Najpierw pokażę bokiem, jak to będzie wyglądało. Wychodzi prosta noga do tyłu, idzie sobie lekko nad ziemię i najpierw obraca się stopa, noga, ile da radę, górą, idzie sobie do boku, dotyka ziemi, idzie do góry, górą, potem idzie lekko do środka, dotyka ziemi, czyli znów góra,
do boku, palce do góry trochę, stopa dotyka. Taka podobna końcowa pozycja jak była w ćwiczeniu przed chwilą. Wraca do góry, stopa się obraca i się obraca, pach. Jak to wygląda od przodu? Bo tutaj jest ważne, żeby to nie wyglądało tak, że ruszam się wszystkim, zginam w każdą stronę. Tylko tu się właśnie nic nie rusza, a tylko kość wstawię tutaj biodrową. Obraca mi się udo w jedną, drugą stronę. Czyli tu jest w zasadzie mocno siłowe ćwiczenie, bo i ręce muszą przejąć dużo ciężaru ciała, i brzuch się musi mocno napiąć, żeby ustabilizować tą miednicę. I ta noga, na której się opiera ciężar ciała, pracuje. Bardzo pracuje ta noga prosta, na którą to ćwiczenie jest nacelowane, więc dużo się dzieje, ale mam nadzieję, że do ogarnięcia. Więc zaczynamy. Jedną serię zrobię przodem, drugą zrobię bokiem. Czyli ustawiamy się. Jedna noga wyprostowana, albo tak pod skosem. O, może tak też będzie dobrze. I prosta noga idzie do góry. I stopa się obraca. Idzie sobie do boku, góra i trochę do środka. I to jest raz. I starasz się być jak najbardziej nieruchomo. Wiadomo, gdzieś tam coś się ruszy. Nie każde powtórzenie będzie idealne, ale chodzi o to, żeby się jak najbardziej starać i zawsze pracować w zakresach komfortowych, bezbólowych. I u mnie chyba jeszcze jedno powtórzenie. Ok, i zmiana strony. To będzie ostatnie ćwiczenie w podporze. Czyli prosta noga, brzuch, barki, łopatki, głowa, prosto napięte i powolutku górą do boku i górą do środka. No już się troszkę nóżka trzęsie. Jak potrzebujesz chwili przerwy, to spokojnie rób. U mnie jeszcze dwa powtórzenia. Okej. Troszkę się zmęczyłam. Strzepnij nadgarstki. Chwila oddechu. Przechodzimy sobie znowu do pozycji wykroku, z tym, że teraz on może być trochę dłuższy niż ten wcześniejszy. I najpierw wysuwasz daleko kolano do przodu, czyli tu już myślisz o tej nodze z przodu, tak, żeby jak najdalej wysunąć, ale nie odrywając pięty. I potem do tyłu. Stopa może zostać albo płasko, chcesz zostać sobie blisko nogi, tak żeby poczuć rozciąganie z tyłu uda. Nie siadasz na nogę z tyłu. Jeżeli nie czujesz mocno tego rozciągania, możesz sobie lekko palce stopy zadrzeć, ale dalej, żeby to nie było wysuwanie na nogę z tyłu, tylko biodro tu zostaje wysoko, a klatka idzie do nogi. I to jest raz. I tak powolutku 8 razy. Czyli najpierw wysunięcie do przodu. Ja tak sobie nawet dobijam rękoma trochę do kolano. I wydech do tyłu. Lekkie schylenie. Wdech. Wydech. Tutaj chcesz z przodu wypchnąć kolano daleko, ale nie kosztem wyginania odcinka lędźwiowego. Znów możesz się położyć trochę bardziej na tą nogę do przodu, żeby dopchnąć kolano dalej, ale nie wyginać kręgosłupa niepotrzebnie tutaj. To chyba moje siódme.
Czyli jeszcze raz, tu już bez dodatkowych pauz. Ok. I zmiana strony. Nogę do przodu, trochę dalej niż w tym wcześniejszym ćwiczeniu. I najpierw w przód. Ten rozstaw też nie może być za duży. Nie było, że ta noga wychodzi tam, ledwo wysuwasz kolano do przodu, bo trochę chcemy, żeby to kolano wyprzedziło linię stopy, linię palców może, na pewno linię kostki. Wdech spokojnie, wydech, chociaż tutaj to oddychanie możesz dopasować pod siebie. Chyba jeszcze dwa u mnie zostały. Ostatni raz. Ok. To jest, myślę, że dobry moment na łyczek wody. I przechodzimy do pozycji 90-90, w której teraz spędzimy już dużo czasu. I na początek będziemy sobie robić 8 zejść klatką na jedną nogę. Sprytnym przejściem przejdziemy na drugą stronę. 8 zejść klatką na drugą nogę. Zrobimy 3 takie ćwiczenia, które potem postaramy się złożyć w taką jedną całość. Więc tutaj w tej pozycji trochę pospędzamy, ale co ćwiczenie będziemy zmieniać sobie strony, żeby nie siedzieć cały czas na jednym pośladku. Czyli na początek. To ma być pozycja 90-90, więc teoretycznie z przodu kolano kąt 90 stopni i tak samo z tyłu. Jeżeli jest Ci ciężko wysiedzieć swobodnie w tej pozycji, to te kąty możesz troszeczkę pozmniejszać na początek. Albo się przytrzymać czegoś, albo pod ten pośladek tutaj, na którym siedzisz, podłożyć sobie na przykład jakąś poduszkę, żeby być troszeczkę wyżej. Wtedy też będzie nieco łatwiej. I starasz się tutaj, utrzymując w miarę plecy proste, ja się przytrzymuję stopy drugą ręką, drugą rękę zostawiam sobie na ziemi i z wydechem taka pompeczka, trochę schodzi klatka w dół do nogi i powrót. Zakres na spokojnie, z każdym powtórzeniem, przecież możesz zwiększać. I zaczynamy 8 razy. Wszystko będzie po 8. Poczuj, jak ten bok pośladka, bok uda się tutaj fajnie rozciąga. I jeszcze raz, 10 sekund zatrzymania na końcu. Możesz się oprzeć na łokciu z przodu nawet. I oddychasz, może trochę niżej zejdziesz. I zmieniamy stronę sprytnym przejściem, czyli nie przekładamy nogę. Można się przytrzymać z tyłu i pach, pach, druga strona. Popraw, jeśli czujesz, że potrzebujesz coś poprawić. Czy jest 90, kolano w linii z biodrem, kolano w linii z biodrem i druga strona. I się jakoś tak wygodnie trzyma za stopę, druga ręka na ziemi i spokojnie z wydechem zejście 8 razy. I wydech, spokojnie. I jeszcze raz, 10 sekund zatrzymania.
I luzik. Zmieniamy stronę. Teraz mniej rozciągające, bardziej wzmacniające na biodro. Będziemy robić sobie rotację w tej pozycji. I teraz ustawię się bardziej tak. Nie jest łatwiej to zrobić, kiedy wprowadzę zdecydowanie więcej napięcia w górze ciała, w brzuchu, rękach. Ta cała góra mi się napnie, łatwiej jest tę nogę podnieść. Czyli jak mam prawą nogę z przodu, to moja lewa ręka łapie za kostkę, prawa ręka się podpiera na palcach, bo jak się podeprzesz na płaskiej dłoni, to ciało się wysuwa tak bardzo do boku, więc chcemy być jak najbardziej pionowo. I teraz pierwsza rotacja, będzie się podnosiło kolano, stopa też się przekręca, ale klatka jak najbardziej skierowana do przodu, na tą nogę z przodu. Czyli ile się uda? 8 razy. Ach. I wraca noga. Stopa się obraca, kolano idzie do góry, biodro się wzmacnia. To jest takie ćwiczenie, wierzę, że rzadko wykonywane. Czasami potrafią łapać skurcze i w tej pierwszej wersji, i w tej drugiej, którą zrobimy za chwilę. Więc spokojnie, po każdym powtórzeniu podstaw. Zrób sobie mikrosekundę przerwy. No i kontroluj to, żeby na razie nie przekręcać klatki. Jeszcze nią pokręcimy, ale nie teraz. I jeszcze jedno powtórzenie. I teraz wersja druga. Kolano zostaje na ziemi, a stopa idzie do góry. I tutaj tak samo, jak najmniej ruchu wszędzie. Więc ten ruch, nie będzie to bardzo duży zakres ruchu. Więc na spokojnie. Brzuch napięty. Jeżeli jest Ci ciężko podnieść właśnie tą nogę, to tutaj możesz się przechylić lekko do boku. Wtedy będzie trochę łatwiej. No ale dążysz do tego, żeby tutaj siedzieć sobie swobodnie, pionowo. Na początku czasami się zdarza, że ledwo się tą nogę podnosi. Tak też może być, jak mięśnie po prostu te rotatory są osłabione. No dobra, ja mam 8, zmieniam stronę. Czyli teraz patrzę sobie tutaj i ćwiczę. Trochę się przesunę, żeby mieć stopę. O. Będę do Was tyłem. Będę do Ciebie tyłem. I teraz... Będę do Ciebie tyłem i teraz idzie kolano. Jak najmniej przekręcania. Ja mam jeszcze 2. I kolano zostaje i idzie kostka. I chyba 8. Ok, znów zmieniamy stronę i teraz spróbujemy wszystkie te 3 ćwiczenia połączyć w taki jeden flow, powiedzmy. I zaczniemy sobie. Jak prawa noga jest z przodu, tak mi będzie łatwiej wytłumaczyć, to prawa ręka zostaje sobie na ziemi, też się gdzieś tak lekko podpiera. Mi jest tak wygodniej, może zrobić to bez trzymanki, też miałam osobę na treningach, które wolały robić to bez trzymanki. Mi jest lepiej się przytrzymać. I ruch pierwszy. Idzie to kolano do góry, ale cała klatka się z tym kolanem obraca, ale to kolano cały czas jest jak najbliżej ziemi, czy ono się nie podnosi. Jest pach, a potem kolano na ziemię, stopa do góry i razem z tą stopą klatka schodzi sobie w dół. I znów jest kolano, góra. Klatka się przekręca jak najszerzej, jak najbliżej ziemi. I z powrotem kostka i idzie tłów. I coś takiego zrobimy sobie też 8 razy. To jest chyba moja ulubiona liczba. Kolano, klatka, otwieramy. Pach, pach. I raz. Spokojnie. Z każdym następnym możesz zwiększać zakres. Jeśli czujesz na początku, jest bardzo ciężko. I chyba 5. I jeszcze 2.
Ostatni raz. Okej. Zmiana strony. Ustawiasz tak trochę bardziej skosem teraz. Czyli ta jedna ręka tutaj cały czas mnie od boku podpiera. I znowu. Kolano, góra, klatka się przykręca. Ta noga jak najbliżej ziemi. Odstawiam, kostka, klatka w dół. Trafię klatką trochę bardziej na łydkę, bliżej łydki niż tak bardzo na udo, na pewno od boku. Wtedy trochę mocniej porozciąga. Szósty. Ostatni raz. I ósmy. I koniec. Zostało ostatnie ćwiczenie i ono jest w potworze. Noga z przodu, starasz się położyć tak jak do tej pozycji 90-90, która była. Noga z tyłu zostaje prosta. Do tak zwanej pozycji gołębia w jogi. Ale nie musimy jej robić tak idealnie. Czyli z podporu jedna noga. Trochę biodro sobie może zarzucić. Chcesz położyć jak najbliżej kolano, jak prawe, prawego nadgarstka, kostkę lewego nadgarstka. Zejść troszeczkę na dół, trochę rozciągnąć. I z powrotem góra, noga wraca i zmiana. Noga idzie do przodu, biodro w dół i starasz się tu dociągnąć. Jak to wygląda od przodu? Czyli jak robię prawą nogę, to prawe kolano idzie jak najbliżej prawego nadgarstka, kostka jak najbardziej w linii z lewym nadgarstkiem. Jak się uda, no to biodro w dół. Patrzysz przed siebie, pięknie delektujesz się rozciąganiem. Noga wraca i na drugą stronę. Tutaj akurat zrobimy sobie po prostu po 5 razy na stronę, na spokojnie i to jest nasze ostatnie ćwiczenie. Idziemy do podporu, palce szeroko, wciśnięte w ziemię, nogi proste. Ja tak sobie robię taki kroczek do tyłu i zaczynam sobie od prawej, zarzucam. Nie musi być kąt 90 stopni na początku, może być mniejszy, to noga może być tutaj zdecydowanie bliżej. Na spokojnie. Wracam. Z każdym następnym ewentualnie szukaj jakiegoś większego rozciągnięcia. Chwila zatrzymania i zmiana. I trzeci raz. Czwarty. Zmiana. I teraz po piątym, na każdą stronę, na chwilę się zatrzymamy na dole. Na chwilę dłuższą niż do tej pory. Czyli piąty. I liczymy do 10. Jak dasz radę, możesz zejść tutaj na łokcie. Wracamy. Zmiana nogi. Ostatni raz. Albo łokcie proste, albo zgięte i 10 sekund. I koniec naszych ćwiczeń. Na otwarcie biodra. Mam nadzieję, że Ci się podobały i poczujesz troszeczkę różnicę. Jeżeli czujesz na przykład, że ciężko Ci jest zrobić przysiad, to sprawdź, jak odczuwasz ten przysiad teraz. Na koniec oczywiście łyczek wody dla lepszych, zdrowszych tkanek.
I ode mnie to wszystko. Niedługo nagram jeszcze odcinek z otwarciem klatki piersiowej i poprawą troszeczkę mobilności w górze ciała. Mam nadzieję, że tego też potrzebujesz i widzimy się w tym materiale. Pamiętaj sprawdzić inne moje materiały edukacyjne i treningowe na kanale. Zapraszam Cię też do obserwowania mnie na Instagramie, bo tam dzielę się codzienną małą porcją wiedzy, dzięki której możesz bezpiecznie trenować, czy to w domu, czy na siłowni. Dzięki jeszcze bardzo raz za dzisiaj i widzimy się w następnym filmie.